Cześć robaczki, witajcie na kanale Megadyskont, a w dzisiejszym odcinku wybieramy się razem z laleczkami od Barbie na kemping. Was tak bardzo jak ja nie może się doczekać wakacji? Oczywiście zostawiajcie kciukasy w górę. Dzisiaj razem z naszymi laleczkami przeniesiemy się w wakacyjne klimaty. Mamy dzisiaj aż 3 cudowne zestawy razem z bardzo ciekawym asortymentem. A oczywiście jeśli chcecie, to zaczniemy od Barbie, czyli naszej głównej bohaterki. Na nas cała masa niespodzianek. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Jest oczywiście laleczka z naszym pupilem, dodatkowe rzeczy, które na pewno przydadzą jej się w super wycieczce. Cała masa dodatków, które z pewnością zmieszczą się w plecaku naszej laleczki. To co? Czas ją wyciągnąć. Poznajcie pierwszą bohaterkę dzisiejszego odcinka. Jest to Barbie, która jest ubrana iście wakacyjnie. Ma taką świetną wiązaną kamizelkę, oczywiście letnią, bardzo lekką i takie fajne, kolorowe spodenki. Zaczniemy od plecaczka, który jest jednym z główniejszych dodatków do naszej lalki. Oczywiście plecaczek się otwiera. Są takie 2 zatrzaski, a do środka władujemy całą masę dodatków. Przyda nam się na kempingu to termosik, na pewno z jakąś ciepłą herbatką. Mamy też jakąś przekąskę, jak zrobimy się głodni. Oczywiście telefon, żeby mieć kontakt z bliskimi i na przykład robić zdjęcia pięknych widoków. To, co zmieści nam się jak zawsze do kosmetyczki, to zazwyczaj jest pasta do zębów, ewentualnie szczoteczka, plus jeszcze jakieś dodatki. To wszystko możemy sobie też wrzucić oczywiście luzem do naszego plecaczka. Nie może nam też zabraknąć latarenki, która przyświeci nam w momencie, kiedy będzie troszeczkę ciemno. No i oczywiście mapy, żebyśmy wiedzieli, gdzie się udać. Przydadzą się też na pewno okularki w momencie, kiedy będzie mocno świeciło słońce. Wtedy też nie obędzie się bez czapeczki. No i oczywiście lornetki, dzięki której dostrzeżemy piękne widoki. Nasza laleczka będzie już zmęczona i będzie chciała położyć się spać, na przykład pod namiotem. Będzie konieczny śpiwór, dzięki któremu nie zmarznie, będzie mogła się cała nim okryć. Kto pojedzie z nią na wycieczkę? Oczywiście jej ukochany pupil, przecież nie zostawi go samego. Wyruszyć w drogę. Tak więc ubieramy naszej laleczce okularki, bo dzisiaj mocno świeci słońce. Oczywiście czapeczkę, która też uchroni ją przed tymi promieniami. Przyda się też oczywiście lornetka, żeby nie przegapić cudownych widoków. Oczywiście jeszcze musi nam się śpiworek zmieścić do plecaczka, więc ja go tutaj, słuchajcie, mocno zwinę i oczywiście w plecaczku jest taka funkcjonalność pod spodem, czyli możemy odpiąć takie paseczki, włożyć tutaj nasz śpiwór, który pojedzie razem z nami, no i z powrotem je zapiąć. Barbie jest już prawie gotowa do drogi, teraz trzeba jej tylko ubrać plecaczek. Bardzo delikatnie odchylamy jej rączki do tyłu, zakładamy plecaczek, bierzemy rączki do przodu, szukamy naszego psiaka, który oczywiście koniecznie musi jechać z nami. No i co? Jesteśmy gotowe do drogi! Może czas na towarzystwo. Co powiecie na koleżankę Brooklyn? Na poznanie kolejnej bohaterki dzisiejszego odcinka, a jest to urocza Brooklyn, która ma całą masę warkoczyków na głowie. Ubrana jest oczywiście również wakacyjnie, ma bardzo ładną kolorową bluzeczkę i jeansową kamizelkę ze spodenkami. Brooklyn oczywiście też ma przygotowany plecaczek na wycieczkę, a co znajdzie się w środku? Bardzo podobny asortyment jak u naszej Barbie, tylko ona ma też długopis do jakichś zapisków. Też ma oczywiście termosik, tylko że w kolorze żółtym. Ma pastę do zębów. Wszyscy tutaj doskonale dbają o higienę. Oczywiście też szczoteczkę, jakąś pyszną przekąskę, na przykład batonika. Ma też oczywiście latarkę, żeby w ciemnościach się nie zgubić, ale ma też książkę, czyli coś mi się wydaje, że będzie bardzo lubiła czytać przed snem. Zamykamy bardzo dokładnie, żeby nic nam się nie wysypało. No i czas płynnie przejść do śpiwora, który też jest przepiękny, w takie różowo-niebiesko-zielone pasy i razem z Wami go od razu zwinę, żeby nasza Brooklyn miała cały pakuneczek gotowy. Jestem ciekawa, jak dziewczyny będą się świetnie razem bawić na wakacjach. Zapinamy sobie plecaczek i właściwie nasza Brooklyn jest już prawie gotowa, ale żeby te piękne chwile upamiętnić, to za chwileczkę przypniemy jej aparat. Nasza Brooklyn zamiast czapeczki ma taką opaskę, którą postaram się wsunąć pod włosy, żeby jej nie spadła. Ma też oczywiście okularki, które jej ubierzemy, żeby nie świeciło jej mocno słońce. Co by było, gdyby nie było naszego kolejnego cudownego pupila? On oczywiście też jedzie z nami. I naturystka już prawie gotowa, plecaczek wypełniony jej gadżetami, tak więc czas założyć go na łapki. Wsuwamy na samą górę, łapki do przodu, no i zobaczcie, jak świetnie wygląda. Jest już gotowa na wielką przygodę. Są już gotowe na super wycieczkę. Obie mają ubrane już plecaczki, okulary przeciwsłoneczne, śpiwory do spania i całą masę dodatków w plecaku. Ale przecież nie będą jechały na tą wycieczkę same. Czas na trzecią przyjaciółkę, która ma troszeczkę inne dodatki. Zobaczcie, co ona tutaj ma. Chyba będzie pływała na kajaku. Znajdziecie kolejną bohaterkę, czyli naszą uroczą Daisy, która zachwyciła mnie swoimi pięknymi, różowymi włosami. Oczywiście też jest pięknie ubrana, bardzo wakacyjnie, ma krótkie spodenki i uroczą bluzeczkę w kolorowe paski. Sortyment Daisy nieco się różni, ma tylko jeden bidon, ma oczywiście aparat z takim kijkiem jakby do selfie, czy też statywem, który pozwoli jej na piękne ujęcia, ma też nerkę zamiast wielkiej torby, wielkiego plecaka, ma też swojego pupila, który jest przygotowany już na wyprawę, ponieważ ma ubraną kamizelkę, a nasza Daisy jeszcze jej nie ma. Razem jej ten kapok ubierzmy, oczywiście przez głowę, wyciągamy włoski i tutaj po bokach musimy tą dokładnie zapiąć, żeby była bezpieczna, bo przecież nasza Daisy ma wielki kajak. Różowo-fioletowy kajak, do którego nasza Daisy już jest przeze mnie wsadzona, idealnie tutaj oczywiście pasuje. Aparat możemy zamontować sobie tutaj z przodu, dzięki czemu cała trasa, cały przebieg będzie filmowany. Pupil ma idealne miejsce tutaj z przodu, oczywiście na napój też się znajdzie miejsce, a na wiosło miejsce jest tutaj. Kochani, która z bohaterek dzisiejszego odcinka bardziej się Wam podoba? Jest to Barbie, jest to Brooklyn, może Daisy, która swoją wyprawę rozpoczyna na cudownym kajaku. Faworytką dzisiaj zdecydowanie jest Brooklyn. Bardzo mi się podoba jej cały outfit, jest mega kolorowa, bardzo pozytywna i aż chce mi się dzięki niej spakować na wakacje. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną. Czekam oczywiście na całą masę komentarzy pod tym filmem. Pamiętajcie, że do każdego przypinam serduszko i staram się Wam odpisać. Także do zobaczenia, moje kochane robaczki. Pa, pa!